Witam, Adam Kopeć, miłośnik Excela, porada 134, zaznaczenie zakresu za pomocą trybu rozszerzonego. To jest taka ciekawostka, bo jeśli chcesz zaznaczyć zakres, możesz to robić na przeróżne sposoby, na przykład myszką, możesz po prostu przytrzymać klawisz Shift i strzałki i zaznaczasz wtedy obszar. Ale z książki Witolda Wrotka dowiedziałem się o czymś takim jak zaznaczenie zakresu za pomocą trybu rozszerzonego. Wystarczy, że naciśniesz F8, i wtedy tu na dole arkusza pojawi się informacja, że teraz jesteśmy w rozszerzonym zaznaczeniu. I teraz nie potrzebujesz naciskać Shiftu, żeby strzałkami po prostu zaznaczyć obszar odpowiednio. Bez Shifta możesz to robić. Analogicznie, tak jeżeli sobie nawet piszemy prostą funkcję suma, tu zaznaczamy. I teraz jak normalnie naciskamy strzałki, to ponieważ tu tryb rozszerzony się wyłączył, to będziemy przechodzić między komórkami. Jeśli znowu naciśniemy F8, to teraz będziemy mieć odpowiedni zakres rozszerzający się, zatwierdzamy funkcję i mamy wynik. Taka ciekawostka. Subskrybuj kanał po więcej porad i informacji na temat Excela.